Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak konturuję swoją twarz i to nie będzie tylko konturowanie zwykłymi pudrami brązującymi, bo oczywiście będzie to konturowanie na sucho tak zwane. Pokażę Wam przy okazji, jak nakładam swój róż, rozświetlacz i ogólnie co do tego wszystkiego zużywam i jak to wszystko robię. Mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny i przydatny, jeżeli tak, to kciuki w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście piszcie to w komentarzach, jaką kolejną część twarzy chcielibyście, żebym robiła. No i mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Tak wiem, wyglądam jak topielica, ale dobra. Przede wszystkim to, co już nałożyłam, to jest oczywiście krem nawilżający pod podkład i podkład, jakiego dzisiaj użyłam, to jest Revlon Color Stay. Oczywiście ja jestem tak jasna, że mój kolor to 150 baw, ale widzicie, przynajmniej nie odcina mi się jakoś szczególnie od szyi czy coś takiego. Widzicie, że na razie ten makijaż jest taki... wyglądam właśnie jak topielica. Ale nie szkodzi, zaraz to naprawimy. I jeżeli chodzi o konturowanie, to chciałabym Wam pokazać nie tylko to, jak używa się bronzerów do konturowania, ale też jak fajnie i szybko rozświetlić sobie te okolice, które potrzebujemy rozświetlić i właśnie jak konturować całą swoją twarz, a nie tylko na przykład policzki. Pierwszym krokiem, który ja zawsze robię, to jest korektor i najlepiej korektor rozświetlający, ton, 2 tony jaśniejszy od naszego odcienia skóry. Ja nie lubię jakoś tak szczególnie rozświetlonych okolic, na przykład pod oczami, bo uważam, że to wygląda trochę sztucznie, chociaż wiem, że na filmikach to wygląda po prostu mega profesjonalnie, ale obecnie korektorem, który używam, jest Too Much, mój L'Oreal w odcieniu Ivory 1, który już jak wiecie bądź nie wiecie, bardzo go lubię i naprawdę ma przepiękny kolor, taki właśnie niezbyt różowy, bardziej wpadający w żółty. Wiem, że teoretycznie pod oczy powinno się dawać deczko bardziej różowe korektory, ale ten dla mnie jest super. Ja aplikuję go sobie pod oczy. W takich, wiecie, ilościach bez przesady, bo też tego nie lubię. Aplikuję go sobie na czubek nosa, troszeczkę na brodę i delikatnie na czoło, bo u mnie niestety jestem tak jasna, że i tak nie będzie tego widać. I biorę swój pędzelek z Zoiwy, to jest mój 104 buffer, wiem, że jest trochę spory i uwalony w podkładzie, ale nie szkodzi i nim sobie rozprowadzam korektor. Zazwyczaj staram się patrzeć do góry tak, żeby dotrzeć jak najwyżej pod okiem. Rozprowadzam go też sobie troszeczkę, tak widzicie, dalej i oczywiście zdecydowanie na nos, na te zewnętrzne płatki nosa. Następnie, żeby to wszystko zagruntować, biorę swój puder ryżowy Spice i mój pędzelek Kabuki z Catrice i gruntuję sobie to wszystko. Jeżeli chodzi o gruntowanie korektoru pod oczami, to zazwyczaj zaczynam od tego zewnętrznego kącika i kieruję się w stronę środkowej części oka. Zahaczam też brwi. Oczywiście nos. I delikatnie brodę. I taki efekt mi w zupełności wystarczy. I kolejny krok a propos konturowania to są właśnie pudry brązujące. Ja mam tutaj dwa. Jeden jest z Koboi, to jest ten ciemniejszy 311 Nubian Desert i mam tutaj ten puder brązujący z My Secret. I jak widzicie, one się troszeczkę różnią odcieniami i tak dalej, chociaż szczerze mówiąc bardziej i tak wolę ten z My Secret. Ale na początek zacznę pracować z tym Kobo 311 Nubian Desert. Biorę do tego mój ukochany pędzel z Zoiwy 109, taki płaski. Dość obficie sobie nakładam ten bronzer z Kobo i konturuję sobie, może Wam to pokażę przy pomocy właśnie tego bronzera, żeby już nie brać nic innego. Konturuję sobie tak tą część twarzy, żeby widzicie, fajnie mi teraz światło pada, że widzicie, gdzie powinien ten cień być. I najfajniej jest właśnie to tak robić, żeby ten cień jeszcze bardziej pogłębić, no bo właśnie o to nam chodzi. Czyli w moim przypadku będę szła od tej środkowej, może nawet tej wyższej części ucha i będę się kierować do zewnętrznego kącika usta, ale oczywiście nie będę, tak wiecie, przejeżdżać sobie aż centralnie do zewnętrznego kącika, bo to by wyglądało dziwnie. Zatrzymam się gdzieś mniej więcej tutaj. Przy okazji w górę blenduję sobie ten bronzer. Jeżeli chodzi o dolną granicę, to raczej zostawiam ją taka, jaka jest, ale jeżeli chodzi o tą górną granicę bronzera, to staram się ją lekko rozblendować. Dokładam sobie tego bronzera, ile mi będzie pasowało. I to samo robię z drugą stroną. I wydawać by się mogło, że jeszcze tylko nos i wszystko będzie w porządku, ale nie, ja teraz nie przychodzę do nosa. Nakładam sobie znów na pędzelek
dość sporo tego bronzera z Kobo, otrzepuję sobie pędzelek. I coś, co często jest pomijane, a niestety nie powinno tak być. Już pewnie wiecie, o co chodzi, jak już sobie tak grzywkę odgarniam. Chodzi o to, żeby wykonturować teraz swoje czoło. Ja mam czoło, jak widzicie, takie delikatnie szersze w tym miejscu, więc chciałabym, żeby ono się automatycznie przez ten bronzer zrobiło troszeczkę węższe i przy okazji troszeczkę może niższe. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Oczywiście zazwyczaj staram się lekko też zbrązowić i wykonturować górną część swojego czoła. Teraz biorę sobie dużo mniejszy pędzelek. Ja postawiłam na Zoeve 227. To jest taki dość puchowy, ale niezbyt szeroki pędzelek. I to nie będę sobie konturować nos. Z tym, że chciałabym to zrobić dość szybko. Zobaczycie zaraz, jak to robię zazwyczaj na co dzień, bo właśnie teraz maluję się na uczelnię. Więc zobaczycie akurat, jak to wygląda. Biorę sobie troszeczkę tego pudru bronzującego z Kobo. Oczywiście odczepuję sobie pędzelek. I w związku z tym, że chciałabym, aby mój nos oczywiście był węższy. Oczywiście. Staram się prowadzić sobie linię mniej więcej tak, jak mamy tutaj ten przedziałek w nosie i staram się tak poprowadzić te linie tutaj na nosie, żeby one mniej więcej podążały za tym, jak właśnie ten mój przedziałek w nosie się kończy. Czyli jeżeli mam go mniej więcej na takiej szerokości, to chcę też, żeby ten nos był węższy i właśnie w ten sposób będę sobie rysować te kreski bronzerem. Oczywiście im bliżej siebie te kreski będziecie rysować, tym wasz nos będzie się wydawał mniejszy. Ale oczywiście robicie to tak, jak wam się podoba. Następnie biorę sobie, wracam do tego mojego pędzelka 109 i blenduję sobie to, co mi zostało. Oczywiście chodzi też o to, żeby ta twarz zachowała swoją spójność i żeby nie było tak, że nos będziecie miały strasznie biały, a tutaj po prostu kontur dowalony. Także blenduję sobie to jeszcze tym pędzelkiem. Mam nadzieję, że to w ogóle będzie w kamerze widać. Jeżeli chodzi o moje takie, wiecie, uczelniane wyjścia, to by było na tyle, co ja, jeżeli chodzi o bronzer, robię. Ale postanowiłam, że w tym filmiku pokażę wam też, jak zachowuje się ten bronzer z My Secret i chciałabym troszeczkę poprawić swój kontur właśnie dzięki niemu. Więc nabieram go sobie już zdecydowanie mniej na pędzelek niż tamtego pudru z brązującego z Kobo. I do dzieła! Jak mogłyście zobaczyć, praca z nim jest troszeczkę cięższa niż z tym bronzerem z Kobo, dlatego biorę sobie swój puchaty pędzelek Kabuki z Catrice i staram się sobie to wszystko rozblendować. Ja to robię w taki sposób, że ruchami stemplującymi na tej właśnie wyższej części mojego bronzera po prostu ją sobie wklepuję sobie i blenduję to, co mi zostało. I to samo robię z czołem. W ten sposób te produkty się fajnie przechodzą i wygląda to zdecydowanie lepiej. Od jakiegoś czasu moim obowiązkowym krokiem jest też róż i oczywiście znany i lubiany przeze mnie i mam nadzieję, że przez was Eveline Cosmetics Satin Blush w odcieniu 04 Bronze Rose. Powiem wam, że Eveline nie jest jakąś super drogą firmą, a okazuje się, że róż ma naprawdę fajny. To jest taki bardzo fajny, przytłumiony, dość brudny róż. Do nałożenia go wzięłam sobie pędzelek 127 z Zoeve oczywiście i oczywiście też jest upierdzielony i mam nadzieję, że nie będziecie na mnie krzyczeć. Ale po prostu zobaczcie, jak to się pięknie zgrywa. Różowa rączka, różowy trzonek i różowy pędzelek. Biało-różowy nawet, to wygląda po prostu stylish. Więc zabieram sobie troszeczkę tego różu. Obtrzypuję pędzelek oczywiście, bo jest ten róż naprawdę bardzo intensywny. Nie uśmiecham się, ani nic takiego nie robię, po prostu staram się sobie odgarnąć tutaj grzywkę, żeby to mniej więcej wszystko wyglądało tak jak trzeba, symetrycznie. I ja robię to tak, że nakładam sobie odrobinę tego różu powyżej mojego bronzera i leciutko kieruję się w stronę jabłuszków. Jabłuszek. Oczywiście wracam też do swojego kabuki z Catrice
i lekko sobie to rozcieram, żeby nie było widać tych granic między różem a podkładem. No i punkt obowiązkowy, czyli rozświetlacz. Dzisiaj u mnie będzie to Lovely Silver Highlighter i to jest ten rozświetlacz do twarzy o chłodnym odcieniu. On zresztą, zobaczcie, ile mi go już zostało. Ostatnio cały czas się nim maluję i to też zaznaczam sobie nim wewnętrzny kącik oka i powiem Wam, że przepięknie wygląda. Do tego biorę sobie mój pędzelek z Zaiwy 105. Biorę sobie tak dość sporo tego rozświetlacza. Obtrzepuję pędzelek i swój rozświetlacz nakładam nad ten mój bronzer. Czyli centralnie na tą kość, można powiedzieć. Jak się to nazywa? Ja ostatnio lubię dość taki, wiecie, mocny połysk, więc nie zdziwcie się, jak troszeczkę go sobie dorzucę. To samo robię z nosem, czyli leciusieńko, ja naprawdę leciusieńko, bo mój nos lubi się błyszczyć. I ja naprawdę nie lubię tego, wiecie, efektu glu na nosie. Ale leciusieńko zaznaczam sobie tylko czubek nosa i delikatnie miejsce wyżej, ponieważ... Jeszcze wyżej, mniej więcej tutaj mam taki minimalny garbek i nie chciałabym go jeszcze bardziej uwypuklać. I mniej więcej tak to wygląda. Biorę sobie jeszcze troszeczkę rozświetlacza. I oczywiście podkreślam sobie łuk Kupidyna. I jeżeli chodzi o rozświetlacz, to tylko w dalszej części makijażu rozświetlę sobie łuk brwiowy oczywiście, tą przestrzeń pod łukiem brwiowym i oczywiście kąciki, wewnętrzne kąciki oczu. I jeżeli chodzi o rozświetlacz, to by było na tyle. I tak wygląda surowa, tylko wykonturowana twarz, jeszcze bez reszty makijażu. I tak wygląda już pełny makijaż i mój kontur. I nie tylko kontur. A tak sobie to właśnie tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za kciuki w górę, wszystkie komentarze i w ogóle za to, że jesteście. Trzymajcie się, hej!